Inauguracje Pucharu Świata bywają różne. Niektóre, tak jak w 2016 roku, odbywają się bez większych problemów. A niektóre, jak w sezonach 2003-2004 lub 2006-2007, najchętniej byśmy wymazali z pamięci. W czasie, gdy Wiktor rozkoszuje się urlopem w redakcji, przez kolejny odcinek waszej ukochanej serii będziecie musieli się przemęczyć z głównym głosem kanału. Cześć Państwu, Rudek z tej strony. Absurdalne konkursy z Klingenthal, lecimy! Sezon 2013-2014 był najważniejszą kampanią czteroletniego cyklu olimpiady w sportach zimowych. Miał on zakończyć się właśnie w lutym, w Soczi, gdzie m.in. skoczkowie mieli stanąć do kolejnej walki o najważniejsze medale w swojej karierze. A zaraz po najważniejszej imprezie czterolecia miał się rozpocząć kolejny cykl olimpiady, którego zwieńczeniem miały być zawody Pyeongchang w Korei Południowej. Tłumaczę to tak w gwoli ścisłości dla tych, którzy mylą te pojęcia. Olimpiada to czteroletni cykl między igrzyskami. FIS zaplanował dosyć ciekawy kalendarz. Po raz pierwszy od bardzo dawna sezon inaugurowany był poza Skandynawią, co miało z początku pozbawić te zawody jakże znanej loteryjności, która nieraz towarzyszyła skoczkom w Kuopio, Kusamo czy chociażby Lillehammer. Klingenthal miało być lekiem na całe zło. Na całe wieczne zło. Organizatorzy przygotowali się bardzo dobrze, zwożąc z wyższych partii gór śnieg, który miał być rozprowadzony po całym zeskoku obiektu Vogtland Arena. 11 listopada na skijumping.pl pojawił się artykuł Anny Szczepankiewicz, w którym przeczytać mogliśmy, że ekipa odpowiadająca za przygotowanie skoczni, mimo że wolałaby to zrobić za pomocą naturalnego śniegu, jest dobrej myśli. Kilka dni później dowiedzieliśmy się również, że do startów po raz kolejny miał wrócić Janne Ahonen, a zabraknąć miało Andersa Jakobsena. Polacy w Niemczech mieli pojawić się w siedmiu. Po zgrupowaniu w Hinzenbach duet Maciusiak-Kruczek zdecydował, że do Stocha Kubackiego, Żyły i Kota dołączyć mają Janek Ziobro, Krzysztof Biegun oraz Stefan Hula. Piątkowe kwalifikacje wygrał popularny wiewiór. Dawid Kubacki był trzeci, a Jan Ziobro piąty. Kapitalną petardą popisał się prekwalifikowany Stoch. 145 metrów. To był kosmos. W sobotniej drużynowce Polacy spisali się świetnie. Żyła 133,5 i 145 metrów. Krzysiek Biegun 141 metrów, Dawid Kubacki przy lufie w plecy 123 metry, a Kamil Stoch 132,5 metra. Przerwano niestety konkurs po pierwszej grupie drugiej serii, co spowodowało, że skończyliśmy ostatecznie na czwartym miejscu. Dzień później zawody, które z początku zaplanowano na godzinę 13.30, ostatecznie zaczęły się dwie godziny później. Wielu z nas z pewnością myślało, że ten cyrk zostanie odwołany, jednakże starano się na siłę rozegrać chociażby jedną serię. W początku realizator transmisji bardzo dużo ujęć kierował na Marinusa Krausa. Zawody 117,5-metrowym skokiem otworzył Ronan Lamy-Chapuis. Skaczący po nim Roberto de la Sega 123 metry. Z trzecim numerem na belce usiadł Janne Ahonen. Pekka Niemela ma go przygotować. Trudne zadanie. Fizycznie jest mocny, ale nie skakał. Stracił trochę łączność ze skokami. Zobaczymy, jak w tym skoku wypadnie Janne Ahonen. Powyżej 120. Po tym, jak trochę rozhuśtało go w locie, uzyskał 126,5 metra. Maksim Moczkin zaledwie 108,5 metra. Po jego locie było widać, jak bardzo wiatr kręcił. Przyszła pora na pierwszą przerwę. Przed skokiem Krzyśka Bieguna widać było, że 5 metrów wiatru bocznego z pewnością zwiałoby chłopaka do lasu. Po kilku minutach znowu usiadł na belce. Pojechał w dół, wybił się i poleciał. Drużynie i teraz daleko również, kapitalnie. Ponad 140. 142,5 metra. To był kosmiczny lot. 22 punkty przewagi nad Ahonenem. Reakcja jury była natychmiastowa. Belka zeszła 2 stopnie w dół. Po zmianie korytarzy wiatrowych Davide Bressadole już przepadł w odmętach przeciętności. 110,5 metra. Skaczący po nim Ole Marius Ingvaldsen przy huraganie pod narty już 131 metrów. Po skoku Norwega wiatromierze znowu zaczęły szaleć, z belki został zdjęty Janne Ahonen.
3 minutach przerwy Finn oddał skok na 132 metry. Po nim Janek Ziobro już 2,5 metra dalej. Marinus Kraus 131,5 metra. Wiatr kręcił, co widać było po nartach i Niemca, i wcześniej skańczącego Polaka. Przed skokiem Jakuba Jandy w okolicach 125 metra wiatromierze znowu zaczęły wskazywać około 6 metrów na sekundę. Kubę to nie zdeprymowało i oddał skok na 137 metrów. Zaraz za Czechem skakać miał Stefan Kula. Jednak wichura, w jaką trafił, przygniotła go do zeskoku na 110 metrze. Jutta Watase dużo spokojniej i 128,5 metra. Matijasz Pungertar 119,5, Czestmir Koziszek 112 metrów. Skoczyło ledwie 15 zawodników, a ja mam ochotę strzelić sobie w łeb. Serio. Po Czechu pora na Asi Kainena. 120,5 metra. Gregor Deschwanden już 133 metry. W międzyczasie zaczęły się wzmagać opady śniegu, a Max Mechler zdechł na 112 metrze. Ale rymy. Vincent de Combes-Evouat, totalnie rozbujany w locie, wylądował na 120 metrze. Wiatr nie odpuszczał, czego ofiarą został Karl Geiger, 116,5 metra. Zaraz za Niemcem Shimizu po dosyć koślawym locie zdołał uzyskać 123 metry. Colore doskoczył 116 metrów. Dawid Kubacki zmuszony do zejścia z belki z powodu prawie 5 metrów wiatru na buli. Po 2 minutach i strachu, czy nie wyląduje za bandą, skoczył 125,5 metra. Denis Korniłow 122,5 metra, ze słabym lądowaniem. Przed skokiem Krafta znowu wichura. Kilkanaście sekund Austriak poczekać musiał, ale skończyło się na 122 metrze. Z 26 numerem szaloną próbę oddał Manuel Fettner. Pracował w konkursie drużynowym, poprzedni sezon ukończył na 30 miejscu. Ma już ponad 28 lat, chyba nie zrobi wielkiej kariery, te gwiazdy największe w reprezentacji, ale ten skok akurat mu wyszedł, falował nartami, falował, teraz pokazuje stałość. 135,5 metra. Zaczęły się przerwy. Andreasa Wanka zdjęto zaraz z belki. Po 2 minutach Niemiec, chyba zdeprymowany, spóźnił odbicie i skoczył zaledwie 121 metrów. Kolejna przerwa, tym razem dłuższa. Po błędzie na progu i rozbujanej sylwetce w locie Daiki to skoczył 116 metrów, o czym nie omieszkał poinformować widzów. Anders Schwanemel 121,5 metra. Po Norwegu z rozbiegu zdjęto Morgensterna. Siedzę nad tym konkursem kilkanaście minut i już mnie ten wiatr Austriak usiadł na belce po raz drugi i czekał, i czekał, i czekał, i ruszył. Skończyło się na 126 metrze. Skok Noriakiego Kasai z początku wyglądał, jakby miał się skończyć jak ten mazocha z Zakopanego. Japończyk na szczęście się wybronił i spokojnie wylądował na 118,5 metrze. Dmitrij Wasyliew przycelował punkt K i zmierzono mu 126,5 metra. Taku Takeuchi już dużo dalej, 132,5 metra. Przemykający w ślicznie niebieskim kombinezonie Wellinger z wysokości pierwszego piętra skoczył 132 metry. Tą samą odległość powtórzył Maciek Kot. Zaczynało się uspokajać. Śnieg przestał mocno sypać, wiatr kręcić, 3 skoczków po sobie skoczyło powyżej 130 metra. A może na tym skończmy ten odcinek? Okay, let's go. A może nie, a może Andreas Kofler postanowi ledwo wylądować na 115 metrze, upaść i przygrzmocić w bandę? Skoczni, jak będzie dzisiaj? Dzisiaj z dużym problemem, na jednej narcie kończy się to upadkiem, uderzenie o bandę, no ale miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Okej, nic nie mówiłem.
Austriaka zdjęto na noszach z potężnym stłuczeniem barku. Po kilku minutach przerwy bóle zaliczył Jacka Chwala. Przed skokiem żyły dowiedzieliśmy się, że dyskwalifikację dostał Stefan Hula, a sam Piotrek skoczył 136 metrów. Chwilowa przebitka na karetkę, w której siedział Andreas Kofler, a rozbujany chwilę później Simon Amann ledwo wylądował na 133 metrze. Świetny skok Jurija Tepesza, 134,5 metra, ale skaczącym po nim Wolfgang Kloitz już z wiatrem w plecy skoczył zaledwie 120 metrów. Patrząc na chorągiewkę Aleksandra Sztekla, przed skokiem Toma Hildego stwierdzić można było, że łeb może urwać. Przerwa. Wiatr się wzmagał. Skoczkowie w domku na górze już zniecierpliwieni zaczęli się szczerzyć do kamery, chodzić po krzesłach, a zziębnięty Tom Hilde wyczekiwał chyba w końcu swojego skoku. Śnieg znowu zaczął padać, a przedskoczkowie raz za razem przecierali tory. Po kilkunastu minutach Norwek w końcu skoczył. 121,5 metra. Jan Matura metr dalej, choć na buli wyglądało to dużo lepiej. Michel Neumayer również słabo, 118,5 metra. 4 metry na buli nie pomogły Peterowi Preutzowi wmieszać się w czołówkę. 123 metry. Dużo starszy Robert Kraniec, jeszcze krócej. Słynny rzut na progu kosztował go zaledwie 118 metrową odległość. Severin Freund również klapnął na 121,5 metrze. Nie ukrywał swojej złości. Skaczący po nim Stoch, 117 metrów i 37 pozycja. A teraz, moi drodzy, pora na cyrk. Na belce po raz pierwszy usiadł Anders Bardal. Ale zaraz z niej zszedł. Zaraz potem realizator pokazał nam szalejący na wszystkie strony wiatr. Co rusz pokazywano nam również zmarzniętych skoczków, zawodników na dole nie wiedzących co się dzieje, roześmianego Sztekla, poirytowanego Pointnera, ubranych w wiatrochrony Schlierenzauera i Bardala, znudzonych czekaniem. Nikt chyba nie ogarniał tego wszystkiego. Widać, że obaj panowie chcieli skoczyć i mieć to z głowy. W pewnym momencie realizator wychwycił również karetkę z Kofflerem na pokładzie wyjeżdżającą ze skoczni. Dziwne, że pół godziny po całym zdarzeniu. Na ekranie otrzymaliśmy informację o jury Meeting in Progress, które miało trwać 3 minuty. Schlierenzauer i Bardal wycofali się do domku dla skoczków. Najlepiej mieli chyba kibice, którzy bawili się w najlepsze. You stupid. What's 9 plus 10? 21. Eurosport w tym czasie postanowił jeszcze raz puścić skoki Tepesza, Wellingera i Bieguna. W międzyczasie Norweg i Austriak postanowili zjechać w dół. Windom. Nie na nartach. Walter Hofer chyba tak bardzo nie ogarniał sytuacji, że z początku puszczono info o drugiej serii zmagań planowanej na 17:05. W tabelce fisowskiej nie uwzględniono jeszcze Austriaka i Norwega. Jednak chyba ktoś w tym całym jury... Kurde, balans jury. Miał trochę więcej oleju w głowie niż Civic 6 po upalaniu na osiedlu i postanowił tą farsę zakończyć. Dwaj ostatni skoczkowie dostali DNS, zwycięstwo przyznano Krzysztofowi Biegunowi, a podium uzupełnili Andreas Wellinger i Jurij Tepesz. Jedyne, z czego można się cieszyć, to czterech Polaków w dziesiątce. Jak ten sezon dalej się potoczył? Wszyscy wiemy. Kolejną mega farsę mieliśmy dopiero w Zakopanem. Odcinek o tamtym weekendzie już powstał. I jego pierwsza wersja jest dostępna dla wspierających nasz kanał. My w przyszłości postaramy się przygotować dla Was ten epizod od nowa, według nowych wyznaczonych przez Wiktora standardów, w serii Absurdalne Konkursy. To jak na razie tyle. Zapraszamy Was do ostatniej karty na naszym kanale, zwanej Informacje, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki do innych społecznościówek. I tych podnartowych, i tych moich prywatnych. Mnie chyba czeka pielgrzymka do Częstochowy, aby tegoroczny tagił nie był równie absurdalny. Mówił do Was Rudek, słyszymy się za niedługo w punkcie HS i innych filmach. Na razie, cześć! Now you know.